Kompromitacja. Tak jednym słowem można określić piątkowy występ piłkarzy KS ROW 1964 Rybnik. W spotkaniu 25. kolejki drugiej ligi zawodnicy trenera Piotra Piekarczyka przegrali na swoim stadionie z Odrą Opole aż 0-6. Już w pierwszej połowie goście zdobyli 3 bramki, a klasycznym hat-trickiem popisał się Waldemar Gancarczyk. Piłkarze KS ROW 1964 Rybnik bardzo udanie rozpoczęli rundę wiosenną na drugoligowych boiskach. W pierwszych 3 spotkaniach rybniczanie zdobyli 7 punktów i systematycznie oddalali się od strefy spadkowej. Niestety po dobrym początku przyszedł widoczny kryzys. 2 tygodnie temu ROW przegrał u siebie z Rakowem Częstochowa, a przed tygodniem uległ na wyjeździe bytomskiej Polonii. W miniony piątek na stadion przy ulicy Gliwickiej przyjechała zaś walcząca o awans do pierwszej ligi Odra Opole. Można było zatem spodziewać się trudnego spotkania, ale takiego scenariusza nie przewidział chyba największy pesymista. Już w 7 minucie fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Waldemar Gancarczyk, a Daniel Kaiser po raz pierwszy musiał wyciągać piłkę z siatki. Po objęciu prowadzenia goście nie zamierzali spocząć na laurach i nadal prowadzili grę, atakując bramkę ROW-u. W 32 minucie w polu karnym faulowany był Gabriel Nowak, który jeszcze w rundzie jesiennej bronił barw zespołu z Rybnika. 11 na swojego 2. gola zamienił Waldemar Gancarczyk. Zawodnik Odry na tym swojego strzeleckiego wyczynu nie skończył, bo w 42 minucie skompletował klasyczny hat-trick, kolejny raz pięknie uderzając z dystansu. Festiwal strzelecki podopiecznych trenera Jana Furlepy trwał w najlepsze także po przerwie. W 52 minucie goście kilkoma podaniami rozmontowali blok defensywny ROW-u, a z piłką do pustej bramki wjechał Szymon Skrzypczak. W 59 minucie ten sam zawodnik skorzystał z prezentu, jaki sprawił mu Szymon Jary i podwyższył wynik na 5-0. Wielkie strzelanie w 84 minucie zakończył Marcin Stasiowski. ROW Odra 0-6. Co można powiedzieć? Wróciłem na stare śmieci. Przyjechaliśmy tu w jednym celu, wygrać mecz. To nie był łatwy mecz, muszę powiedzieć. Wynik wysoki, można powiedzieć, ale naprawdę moi zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia, kontuzje, poobijani, ale no tak się robi i 3 punkty, że nie ma łatwych meczy. Na pewno chłopcy tu włożyli dużo sił i przede wszystkim też trzeba im w sumie podziękować. Wiadomo, to jest piłka i tu na pewno w tej chwili Odra obnażyła w sumie nasze wszystkie, można powiedzieć, słabe punkty w tym meczu, w tym dniu. Po 25 rozegranych kolejkach ROW plasuje się na 14 miejscu w tabeli i ma na swoim koncie 25 punktów. Tyle samo co znajdująca się w strefie spadkowej Olimpia Zambrów. A już w najbliższą sobotę rybniczanie rozegrają bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. Na stadion przy ulicy Gliwickiej przyjedzie bowiem 16. drużyna drugiej ligi Polonia Warszawa. Pierwszy gwizdek sędziego w samo południe.